Dzień dobry, tematem filmu będzie pejzaż zimowy w pracach plastycznych dla dzieci. Zimą dzieci często obserwują widoki przez okno. Dobrym pomysłem jest zaproponowanie obrazka przedstawiającego widok z okna. Może to być konkretny obrazek przedstawiający bałwanka, karmnik z ptakami lub, tak jak w tym przypadku, oszronioną szybę wykonaną z folii aluminiowej. A to przykład pejzażu wiejskiego, nocnego. Dlatego jest użyta czarna kartka, zaspy z ozdobnych serwetek, ładnie prezentują się wycięte z gazety drzewa oraz zawsze w tych pracach zimowych też ładnie wyglądają okienka z zapalonym światłem. A tu pejzaż miejski i znów gazeta. Tu są wycięte bloki z gazety, drzewa oraz chmury, natomiast zaspy śnieżne to wydzieranka z białego papieru. Częstym tematem prac zimowych są drzewa. Te drzewa są z pociętej firanki. Ładnie wyglądają drzewa wykonane ze wzorzystej firanki i do nich pasują śnieżynki. Na przykład wycięte ozdobnym dziurkaczem. Ważnym elementem w pracach zimowych jest zimowe tło. To drzewo jest wyklejone z folii aluminiowej, przez to sprawia wrażenie takiego oszronionego drzewa. Natomiast tło, które ma takie zimowe kolory, jest narysowane pastelami. Tło tego drzewa jest namalowane farbami, są to pasy kolorowe, natomiast kontur drzewa powstał po odklejeniu taśmy malarskiej. A tu inny przykład obrazka zimowego wykonanego na kolorowym tle. I warto poświęcić jeden dzień na przygotowanie tła do obrazka zimowego, a na drugi dopiero naklejanie elementów lub domalowywanie elementów. Wówczas praca całkiem inaczej wygląda. A ta praca ma ciekawą fakturę, ponieważ obrazek został namalowany na pomiętej kartce. Zimę można malować pastą do zębów. Można od razu malować różne elementy, drzewa, domy, bałwanka, ale też można te elementy wydrapać na podkładzie namalowanym pastą do zębów. I jeszcze przykład drzewa, które jest namalowane poprzez pryskanie farby niebieskiej szczoteczką do zębów. Kontur drzewa był początkowo zasłonięty, a po pomalowaniu odkryty. A to przykład zimowej pracy wymazanej gumką do ścierania. Kartka początkowo całkowicie była pokryta ołówkiem. Po więcej inspiracji zapraszam na nasze strony internetowe. Zachęcam również do subskrybowania naszego kanału.